Dzień dobry moi kochani, jest piękna pogoda, prawie lato w Warszawie, część możecie zobaczyć przez okno, przez szybę mojego auta. Świeci słońce, jest cudownie rześko, fajnie, takie zimy lubię, takie stycznie lubię. Zawracam Wam głowę w ten piękny dzień, w to piękne południe, żeby powiedzieć słowo o wolnym rynku, o kapitalizmie i o partii Razem. No ci, którzy śledzicie, interesujecie się polityką, a tacy pewnie widzowie słuchają tych moich YouTube'owych felietonów, wiecie dobrze, że partia Razem zaczęła swoją obecność w Sejmie od krytyki kapitalizmu. Rozmaite kuriozalne już padały słowa, była mowa o tym, że za komuny nie było problemu z mieszkaniami, w przeciwieństwie do tego, co mamy dziś. No, jak wiecie, jest to wierutna bzdura, szkoda gadać po prostu, wystarczy sobie przypomnieć albo poczytać, jeśli ktoś jest za młody, żeby sobie przypominać, jak ludzie zabijali się po prostu o mieszkania w PRL-u, kombinowali, czekali, zapisywali się, były komitety kolejkowe, latami czekali, trzeba było być w partii albo mieć jakieś niesamowite chody też związane z partią, z PZPR-em, żeby dostać mieszkanie. Albo z wysoką funkcją w aparacie państwowym w PRL. Mówienie, że każdy, kto jest za wolnością gospodarczą, jest niewrażliwy społecznie, przyznam od razu, mam interes, krytykując za to nie partię Razem akurat, ale ludzi, którzy tak myślą, bo już parę razy mnie krytyka polityczna obsmarowała, kiedy napisałam, że uważam zbyt wysokie podatki za karanie ludzi za rozum, to obsmarowano mnie w krytyce politycznej, że jestem straszną liberałką, nie rozumiem szarego człowieka i tak dalej. Dziś z kolei przeczytałam jakiegoś tweeta też partii Razem, że straszni liberałowie uważają Skandynawię za socjalizm, a przecież jest tam pięknie i w ogóle. Partia Razem wypowiada się o kapitalizmie i wolnym rynku tak, jak mógłby to robić średnio rozgarnięty dziesięciolatek, nie ubliżając dziesięciolatkom. Przepraszam, ale to rozumienie wolnego rynku i taki sposób krytykowania ludzi, którzy są za wolnym rynkiem, jak ja, ale są także za wrażliwością społeczną, tylko chcą, żeby to wszystko miało ręce i nogi, to jest po prostu piaskownica. Ja jestem strasznie zawiedziona, ponieważ czekałam na lewicę w Sejmie. Uważam, że lewica jest bardzo potrzebna. Z wielu różnych powodów. Dlatego, że w ogóle potrzebne są różne poglądy i światopoglądy. Dlatego, że obecność lewicy w Sejmie zwiększa po prostu reprezentację różnych poglądów i wyborcy o takich poglądach, poglądach lewicowych, mają w tym momencie swoich przedstawicieli w Sejmie. Więc czekałam na tę lewicę, super, że ona jest. Jest bardzo wiele w Polsce problemów do rozwiązania. Tak, również problemy z wolnym rynkiem, który dziś w Polsce nie jest wcale zbyt wolny, tylko jest socjalistyczny właśnie. Jest przeładowany, przeregulowany, przebiurokratyzowany. Także właściwie tego wolnego rynku nie ma. Przedsiębiorcy i mali, i średni, i najwięksi są jednymi z najbardziej gnębionych grup zawodowych, oprócz biednych, bo biednym się oczywiście też pogorszyło zapisu i wskaźniki o tym mówią, a zresztą i wcześniej biednym było źle, ale pogarsza się cały czas z powodu właśnie tego socjalizmu w gospodarce, przeładowania i biurokracji, a PiS to wszystko tylko pogłębia, więc jest coraz gorzej. Paradoksalnie i biedni, i przedsiębiorcy, również ci bogaci jadą na jednym wózku, bo to, co chcę powiedzieć, to, że można być tak jak ja. Ja jestem bardzo dobrym przykładem. Osobą wrażliwą społecznie. Tak, uważam, że trzeba pomagać ludziom, którym z różnych powodów nie powiodło się dobrze w życiu. Oczywiście należy tą pomoc różnicować. Inaczej pomagamy człowiekowi, który, nie wiem, jest alkoholikiem, nie chce pracować i nie będzie pracował, bo mu się nie chce albo nie jest w stanie z powodu swojej choroby. I zawsze będzie tylko brał zasiłek i są tacy ludzie, którzy zawsze będą tylko brać zasiłek, bo im się po prostu nie chce pracować. Im też trzeba pomagać, oni nie mogą przecież leżeć na ulicach i umierać, ale inaczej. Inaczej się pomaga ludziom, którzy sobie radzili, powinęła się noga, bo choroba, bo wypadek, bo jakiś splot nieszczęść, bo coś tam. Inaczej ludziom, którzy wymagają pomocy czasowej, wymagają no tak naprawdę chwilowego wsparcia. Inaczej ludziom, którzy są na przykład chorzy, przewlekli albo zostali kalekami, ale chcą coś robić, będą wymagać wsparcia dłuższego. Przede wszystkim należy dawać wędkę, nie rybę. Ryby należy dawać, jak ktoś umiera z głodu. Wtedy rzeczywiście doraźna pomoc. Jeżeli ktoś nie umiera z głodu, no to należy pomóc stanąć na nogi.
Czy moje podejście oznacza brak wrażliwości społecznej? Nie wiem. Pewnie partia Razem, czy też krytyka polityczna będzie uważać, że tak. Ale ja uważam, że życie, które daje szczęście, to jest życie, w którym jesteśmy w stanie sami na siebie zarobić, to jest życie, w którym mamy radość z posiadania własnych pieniędzy, swojej pracy, swojej pasji, w której codziennie mamy powód, żeby wstać z domu, wyjść i coś robić. To jest fajne życie warte przeżycia, tak uważam. Według mnie nie jest fajne życie, gdzie leżałabym cały dzień na kanapie i ktoś by mi dostarczał pocztą zasiłek. Ja bym się nie odnalazła w takim życiu. I tyle. Natomiast pomagać trzeba. Pomoc państwowa powinna mieć jednak przemyślaną, ustrukturyzowaną formę. To powinna być polityka społeczna. Polityka społeczna, no właśnie słowo polityka. Sprawdziłam kiedyś z ciekawości w słowniku, co oznacza słowo polityka. Otóż słowo polityka oznacza jakieś zaplanowane, przemyślane, celowe działanie obliczone na jakiś skutek. Czyli teoretycznie, jak ktoś uprawia politykę, to oznacza, że sobie postawił jakiś cel, wymyślił, jak to osiągnąć, opracował sposoby i teraz je wdraża i to jest właśnie ta polityka. Czyli na przykład polityka społeczna, no to jest wymyślenie sobie, jak polepszyć życie w jakimś obszarze społecznym, wymyślenie sposobów i przeprowadzenie tego tak, żeby ludziom żyło się lepiej. Czy mamy politykę społeczną w takim ujęciu? Sami sobie Państwo odpowiedzcie, bo ja nie muszę tego robić. No więc polityka społeczna. Czy polityka społeczna wyklucza dawanie zasiłków? Nie, nie wyklucza. Są sytuacje, kiedy zasiłki trzeba dawać. Można dawać 500+, 700+, a nawet 2000+. Ale pod warunkiem, że się wie komu, dlaczego, po co i tak dalej. Poza tym powiem coś szalenie niepopularnego. Oprócz najbiedniejszych, którzy są no, hołubieni, przynajmniej teoretycznie, bo tak naprawdę nikt im nie pomaga przez wszystkie partie polityczne, teraz jak widzę przez Lewica, zwłaszcza partię Razem, nieśmiało przypominam, że istnieją też w Polsce inne grupy społeczne. Istnieje też cała grupa przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych, ludzi takich jak ja zresztą, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i których wszyscy mają gdzieś. Płacimy ogromne podatki, prawie nic nie możemy wrzucać w koszty uzyskania przychodu. Po prostu płacimy tak strasznie i to na nic, bo państwo za te moje podatki nie robi nic. Jest coraz gorzej, jest zapaść służby zdrowia, jest zapaść edukacji, są kiepskie drogi, instytucje państwowe prawie nie działają, w ogóle nic nie działa. I dlatego ja szczerze powiem, mi się nie chce w tej chwili płacić tych podatków, bo one są po prostu przejadane na głupotę i propagandę i nie chce mi się ich płacić. Gdyby podatki były wydawane tak jak w Skandynawii, że ja bym widziała, że owszem płacę nawet 60% swoich dochodów, no 60 to może przesada, ale płacę dużo i są piękne drogi i są instytucje użyteczności publicznej i państwo działa i jest świetne wsparcie, nie wiem, jak zajdę w ciążę, jak będę na macierzyńskim, jak będę chora, są instytucje, które działają i wszystko chodzi, no to tak, to wtedy mogę płacić. Przepraszam, Polska nie jest w tej chwili krajem, w którym chce mi się płacić podatki. Ale wracając do wątku, tak, oprócz biednych są inne, o czym przypominam, gnębione, bardzo gnębione grupy społeczne. Tak jak przedsiębiorcy. I ci najmniejsi, prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, i ci średni, zatrudniający, nie wiem, kilkanaście osób, i ci już naprawdę duzi. Po prostu państwo polskie jest tak zorganizowane, że jest wolna Amerykanka, jest dziki zachód, każdy ma radzić sobie sam. Chcę tylko powiedzieć, że to jest polityka samobójcza, ponieważ drodzy lewicowcy, którzy nazywacie się lewicowcami, a oprócz poglądów trzeba też myśleć logicznie. Na zasiłki trzeba zarobić. Ja po prostu od pewnego czasu w ogóle nie rozumiem polityki państwa. Znaczy, dajemy 500+, okej, ale przecież logiczne jest, że jak chcemy dawać 500+, to ktoś na to 500+ musi zarobić. Ja zarabiam między innymi na to 500+, państwo zarabiają, którzy co miesiąc, jeśli jesteście przedsiębiorcami, albo raz w roku płacicie podatki. Zarabiacie na to. Więc teoretycznie państwo powinno nas chołubić, tak? Powinniśmy mieć ułatwienia, powinno się o nas dbać, żebyśmy zarabiali, żebyśmy płacili te podatki i żeby z tych naszych podatków można było pomóc tym, którym powiodło się mniej. Ale nic podobnego. Państwo z jednej strony wymyśla coraz to nowe zasiłki, a z drugiej strony zarzyna ludzi, którzy na te zasiłki pracują. Rozumiecie coś z tego? Bo ja nie rozumiem.
Oczywiście racjonalne wytłumaczenie jest, no tak, jest jasne. Państwo szuka kasy, po prostu napożyczało, nazadłużało Polskę. Władza to wszystko zrobiła i teraz szukają desperacko pieniędzy, więc okraść trzeba każdego. Okraść trzeba i biednego, i bogatszego, i przedsiębiorcę, i mniejszego, i dużego, i ludzi pracujących na umowę o dzieło, i na etat, i tak dalej. Ale logiki długofalowej w tym nie ma za grosz. Mali przedsiębiorcy pobankrutują. Więksi, których na to stać, uciekną, a wielu moich znajomych już pouciekało za granicę, nie zamierzają tu płacić ani złotówki. I niestety w obecnym stanie rzeczy wcale się im nie dziwię, bo to jest po prostu sensowne działanie, bo tutaj ich pieniądze zostaną po prostu rozkradzione i roztrwonione i nie przydadzą się ludziom, ani biedniejszym, ani innym zupełnie do niczego. I tak to wygląda. Więc oczekiwałabym od polityków lewicowych, między innymi z partii Razem, żeby się przygotowali, zanim zaczną coś mówić. Żeby zrozumieli, że w tej chwili w Polsce rynek jest socjalistyczny. Jest biurokracja, jest ingerencja państwa prawie ze wszystko, są stanowczo zbyt wysokie podatki. Traktuje się ludzi pracy jak śmieci. Kiedyś słyszałam lewicowego polityka, który powiedział, że biednych traktuje się jak śmieci. Ja uważam, że biednych się nie traktuje jak śmieci. Ja uważam, że ludzi pracy się traktuje jak śmieci. Przedsiębiorców się traktuje jak śmieci, małych przedsiębiorców się traktuje jak śmieci, inteligencję się traktuje jak śmieci. Wszyscy, którzy na to zarabiają, dostają po nosie i wszystkich, którzy na to wszystko zarabiają, również na tych polityków się traktuje jak śmieci. Takie mamy dziś państwo. A ja nie chcę żyć w takim państwie. Wróciwszy do początku mojej wypowiedzi i podsumowując, tak, jestem zwolenniczką wolnego rynku, który dla mnie oznacza równość i wolność konkurowania. Takiego wolnego rynku, w którym są regulacje i zasady, ale jest ich niewiele, są zdroworozsądkowe i służą no właśnie temu, żeby ludzie w sposób równy mogli rywalizować, żeby nikt nie miał forów w przedbiegach. Państwo, wolny rynek to dla mnie też państwo odbiurokratyzowane, przyjazne obywatelowi, z prostymi, przejrzystymi procedurami, z maksymalnie małą uznaniowością urzędników. Nie jestem fanką, i to się partii Razem zapewnie spodoba, cięcia kosztów pracy, bo to, co się rozumie pod pojęciem kosztów pracy, te straszne koszty pracy, to są tak naprawdę świadczenia dla ludzi. To są urlopy macierzyńskie, wychowawcze, to są składki na emerytury, świadczenia społeczne. Zresztą właśnie przykład Skandynawii pokazuje, w Skandynawii są bardzo wysokie koszty pracy, a równocześnie gospodarka bardzo dobrze zarabia i przedsiębiorcy zarabiają. To też pokazuje właśnie przykład skandynawski, mit tych wysokich kosztów pracy. Jeżeli wszystko chodzi dobrze, jeżeli system chodzi dobrze, to można ludziom dawać, zapewniać dobre wynagrodzenia i świadczenia społeczne i można na tym nie tracić. I przedsiębiorcy mogą być zadowoleni i zarabiać, i ludzie mogą być zadowoleni i zarabiać. Ale żeby tak się stało, trzeba zdjąć z tego wszystkiego czapę polityków i biurokracji. Czapę pasożytów tak naprawdę, bo to są takie pasożyty, mówię o niektórych politykach, które po prostu obrastają gospodarkę, obrastają system i wysysają pieniądze na swoje polityczne, propagandowe cele. Nie po to, żeby dawać obywatelom i rozdzielić tak, żeby obywatelom żyło się lepiej, tylko po to, żeby sobie wygrywać wybory. To jest pasożytowanie polityków na obywatelach i ja się po prostu na to nie godzę. To jest hodowanie sobie klasy próżniaczej. Nie wiem jak państwo, ale ja już na koniec powiem. Ja mam dosyć po prostu ludzi siedzących mi na karku i wysysających moje pieniądze, moją energię, mój czas. Mam tego naprawdę dosyć. To jest... O Jezu, jakie to jest słabe. Po prostu chciałabym pracować, chciałabym płacić podatki i chciałabym, żeby ktoś się rozliczał przede mną z tego, na co idą te podatki. I jeśli robi tak, że te podatki nie są przeznaczane na to, co powinny, to takiego człowieka trzeba zwolnić. Po prostu powinno się zwalniać z pracy polityków, którzy marnotrawią moje pieniądze. I tyle. Jeżeli ktokolwiek chce rozmawiać o wolnym rynku, to może jakiś okrągły stół, może debata, może nie jak chce pan Kosiniak-Kamysz okrągły stół na temat prawa z PiS-em, który łamie prawo, co za świetny pomysł, naprawdę, w ogóle bez sensu, ale może okrągły stół na temat gospodarki. Może porozmawiajmy nie tylko o biednych, ale porozmawiajmy o przedsiębiorcach, o ludziach, którzy zarabiają na to wszystko, a którzy są po prostu traktowani, jak już zostało powiedziane w tym felietonie, jak śmieci, po prostu jak ludzkie śmieci i bici z każdej strony. Co wy na to? Może tak, może w ten sposób. Może rozszerzmy trochę tę dyskusję, bo
w Polsce oprócz biednych mamy milion różnych grup społecznych. Każdy chce żyć godnie i chce być szanowany. A to, co w tej chwili nam fundują politycy, to nie jest żaden szacunek, tylko to jest zwykłe dojenie, wykorzystywanie i pasożytowanie na naszej ciężkiej pracy. No. A musiałam to Państwu powiedzieć, bo po prostu już mi się ulewa. A teraz życzę miłego, słonecznego dnia. Wyjdźcie z domu i zapomnijcie na godzinę o problemach. A potem chyba niestety będziemy wszyscy musieli znowu o tym myśleć. I tak będzie, dopóki politycy będą siedzieć nam na karku. Miłego dnia.